Siemanko! Aktualnie znajduję się w Rotterdamie, w jednym z największych miast w Holandii, ale za chwilę zawijam Mimi i jedziemy do Barle, czyli do magicznej wioski, która znajduje się w dwóch państwach. Więc zapraszam do oglądania, lecimy z tym! Z Rotterdamu mamy jakieś 73 km, zajmie nam to niecałą godzinkę. No i jesteśmy w Barle, miejscowości, która leży i w Holandii, i zarazem w Belgii. O co tutaj chodzi? W tej wiosce są 22 eksklawy belgijskie, czyli 22 terytoria belgijskie znajdujące się właśnie w tej wiosce, która praktycznie leży w Holandii. No i tutaj za nami jest Zeeman, jeden z holenderskich sklepów i zobaczcie, tam jest granica za mną, ona jest tutaj, tak? Ta właśnie granica dzieli Holandię i Belgię, zaraz tutaj zbliżymy się. Ten sklep Zeeman jest podzielony, część jego jest w Holandii, część jego jest w Belgii. Tak wyglądają granice. Tutaj jest część holenderska, tu jest część belgijska. Granica przebiega przez ten sklep, tak jak i przez wiele innych domów. Właśnie spacerujemy sobie po Belgii. We are in Belgium, nice. A dosłownie minutkę temu byliśmy w Holandii. Jak oni to ogarniają, czy dom jest w Holandii, czy dom jest w Belgii, jeżeli granica przebiega przez dom, a często tak bywa? Rozkminili sobie zasadę, jeżeli drzwi wejściowe znajdują się po stronie holenderskiej, wtedy dom jest w Holandii, a jeżeli drzwi wejściowe znajdują się po stronie belgijskiej, wtedy jesteśmy w Belgii. Jest Holandia, jest Belgia, no i jest Warszawa, polski sklep. Pora coś zjeść, de Pannenkuchenbakker. Po holenderskiej stronie, jak można zobaczyć po numerku. Zobaczcie, dość ciekawy, oldschoolowy wystrój. A oto ceny holenderskich naleśników. Nie wiem czy wiecie, ale naleśniki w XII wieku z Chin zostały przyprowadzone właśnie do Holandii, więc można powiedzieć, że Holandia tutaj w Europie słynie z naleśników, dlatego będąc tutaj w tym kraju warto spróbować. No i zaraz się zabieramy do szamy. A tutaj znajduje się pomnik pod kościołem upominający pewne zdarzenie za naszą i waszą wolność. Tutaj są chyba nazwiska żołnierzy, którzy wyzwolili to miasto, Barle. Bardzo miło, że Holendrzy upamiętnili to, choćby nawet w ten sposób. I tutaj chciałem jeszcze dodać, że Holandia ma swoją nazwę dla tego miasta, a Belgia ma swoją nazwę. Po belgijsku będzie to Barle Hertog, a po holendersku Barle Nassau. Tu kolejna granica i wbija się ona w budynek. Jak widać, holenderski premier w tej prowincji nie jest zbyt lubiany. Bardzo przyjemna wioska, jest spokojnie, ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni na turystów. Na pewno warto odwiedzić to niezwykłe miejsce. A jak się połapać, czy domy są holenderskie czy belgijskie? Bardzo łatwo. Holenderskie numery mieszkań wyglądają tak, a belgijskie w ten sposób. A co w przypadku, gdy granica przebiega przez drzwi wejściowe? Wtedy właściciel mieszkania lub lokalu decyduje, czy chce mieszkać w Belgii, czy w Holandii. Najczęściej powodem jest to, skąd pochodzą, lub podatki na przykład. Wioska ta korzysta z benefitów dwóch państw. Na przykład po stronie holenderskiej znajdują się sex-shopy i inne sklepy z używkami. A po belgijskiej stronie można na przykład kupić fajerwerki, które są zakazane w Holandii. Przed chwilą byliśmy na holenderskich naleśnikach, a teraz jemy belgijskie frytki. Zobaczcie, mamy tu belgijskie i holenderskie autobusy. W tym przypadku jest to belgijski autobus. Mają tutaj nawet pomnik szmuglarzy. Zobaczcie. Wiadomo, miejscowość przygraniczna. Chciałem zaznaczyć, że jak przystało na wioskę, to dość często wali tu obornikiem. Za wiele tu się nie dzieje, ale na pewno jest to fenomen na skalę europejską, dlatego musieliśmy tutaj przyjechać.
Tutaj sąsiedzi mówią: ja jestem Holendrem. A po drugiej stronie ulicy: ja jestem Belgiem. Gdzie leżała Holandia, a gdzie Belgia? Była to sprawa dość skomplikowana do roku 1995, bo to właśnie w tym roku ostatecznie ustalono wszystkie granice. Dla mnie, jako Polaka, na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia, szczególnie ze względu na to, że nasi przodkowie wyzwalali to miejsce podczas II wojny światowej. A tutaj jest drugi rodzaj granicy. Zobaczcie, te metalowe kropki wyznaczają też granicę pomiędzy Belgią a Holandią. Nie wiem, czy to można spotkać gdziekolwiek indziej w Europie, ale w tym momencie właśnie jedziemy i połowa samochodu jest w Holandii, a połowa jest w Belgii. Bez kitu, co za rozkmina. Tak jak mówiłem, 31 października 1995 roku ostatecznie ustalili granicę w tej wiosce. A teraz sobie spacerujemy z żonką. Żonka sobie idzie po Holandii, ja sobie idę po Belgii. Was look dach hier? Ja? Ok, that mag ma blij. Wydaje mi się, żeby zwiedzić to miejsce wystarczy wam spokojnie 2-2,5 godzinki. My jesteśmy tutaj od godziny 3, jest już godzina po 5. I tutaj kawusia i gorąca czekolada. Konsumujemy i lecimy z powrotem na Rotterdam. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że was namówiłem do odwiedzenia tego fenomenalnego, jakże innego od wszystkich miejsca, w którym możecie podróżować z kraju do kraju w przeciągu dosłownie sekund. No a co? My się widzimy już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Elo!